Tak wyglądała budka jeszcze na początku roku. Teraz jest stawiana podobna. Jerzy Pargacz urodził się w Amalinie i codziennie dojeżdżał kolejką do szkoły. Najpierw do Osoblachy, a potem do Trzemesznej. Parawym pociągiem jeździło się do lasu na grzyby. Potem się w lesie zatrudniło i nikt nie narzekał. Fajne to były czasy. A dzieciństwo cudowne. Towarzystwo Osoblackiej Kolejki stara się o nią dbać i remontować. Przygotowali projekt, który jest współfinansowany w ramach współpracy czesko-polskiej oraz murawsko-slackiego regionu. Wartość projektu to 30 milionów koron. Remontowane będą wszystkie obiekty na kolejce. Jednym wyjątkiem był przystanek Amalin. Pracę prowadzi firma, która zatrudniła 50 osób z okolicy. Przy tym pracują ludzie z okolic Osoblachy i chcielibyśmy im tą formą podziękować, sponsorując ten projekt. Przystanek w Amalinie jest najmłodszy niż pozostałe. A dlatego, że gdy kolejka ruszała w 1898 roku, nikt nie był zainteresowany budową tutaj przystanku. Nowa budka będzie nawiązywała do pozostałych budynków na linii, aby był zachowany historyczny charakter. W projekcie chodzi o to, aby zwiększyć potencjał turystyczny i zauroczyć naszych gości. I żeby budynki nie były tylko mieszkaniami, ale żeby były muzea, wypuszczalnie rowerów oraz pozostałe atrakcje turystyczne. Przystanek w Amalinie ma być ukończony do końca kwietnia. 8 maja, gdy wyjedzie pierwszy pociąg z parowozem, rozpoczynający sezon, przystanek zostanie otwarty.